Hej robaczki, to znowu ja, wasz Austin i Iza. Gramy razem w Homescapes. Witamy w kolejnym odcinku maratonu z Austinem. Dla tych, co nie obejrzeli poprzednich odcinków, informuję, że jesteśmy w nowym domku Austina. Na razie jest zmrok, bo w poprzednim odcinku zakończyliśmy ten piękny dzień. Chciałam wam pokazać ten cudowny wodospad w takim właśnie nastroju ciemnym, bo to jest wieczór. Słuchajcie, w poprzednim odcinku przyjechali do Austina jego rodzice, podziwiają, słuchajcie, nowy dom, który zakupił Austin, ale też zauważyli, że jest tutaj mnóstwo pracy do włożenia, no jest masa pomieszczeń do zmodernizowania, tak jak widzicie, jest tutaj bardzo ciemno, tak więc kolejny odcinek rozpoczynamy od rozpoczęcia z Austinem nowego dnia. Także kochani, czekam na kciukasy w górę, jeśli podoba wam się seria Homescapes i Gardenscapes, to koniecznie napiszcie to w komentarzu, będę tą serię specjalnie dla was kontynuować. Garden bardzo wam się spodobał. Mam nadzieję, że Homescapes też, z tego względu, że mam tutaj troszkę wyższy level niż w przypadku tamtej gry. Także zostawiajcie kciukasy w górę, a my podążamy za naszym kochanym Austinem do jego nowego domku. My first night in a new house. Słuchajcie, Austin jest podekscytowany, że to jest jego pierwsza noc w nowym domu. Także już widziałam, że sobie pościelił, słuchajcie, łóżko na tej kanapie. Mamy nowy dzień, słuchajcie, nowy dzień w nowym domu Austina, zobaczcie, jak on jest zmarznięty, it's so cold, także jest mu bardzo zimno, być może kolejnym zadaniem naszym do zrealizowania będzie zrobienie jakiegoś ogrzewania, jakiegoś piecyka, słuchajcie, bardzo możliwe. Także zaraz sprawdzimy, now that's better, czyli troszeczkę te światełka mu tam grzeją, ale myślę, że same światełka nie wystarczą. A few revving sips later. Dobra, Austin pije sobie, słuchajcie, gorącą herbatkę, więc troszeczkę się na pewno rozgrzał. No i zobaczymy, co tutaj mamy do kolejne zadanie. Słuchajcie, to jest check the house, czyli specjalnie dla tych, którzy nie oglądali poprzednich odcinków, będzie to sprawdzenie domu, czyli jakby weryfikacja tego, co jest do zrobienia, co tam ten nasz Austin musi zrobić, żeby ten dom w całości pięknie zmodernizować. Niech Austin sobie sprawdzi. I myślę, że pójdziemy zaraz spróbować przejść odcinek. Odcinek mówię, kochani. Level. I hope Austin, czyli tutaj przyjechali do niego jego rodzice po raz kolejny. Tak jak widzieliście na początku tego odcinka, oni odjeżdżali, ale ja w poprzednim odcinku ich zaprosiłam jakby z Austinem na kawę i na jakby zapoznanie ich z nowym domem, który Austin kupił. I co ci rodzice mu przywieźli? Czy to jest jakiś grill, słuchajcie? Jestem ciekawa. Czy, nie, to jest chyba jakiś generator prądu. Nie wierzę, czyżby zaraz zrobiło nam się jasno. Na początku myślałam, że to jest grill. Widzicie, ja chyba ciągle myślę o jedzeniu. Connect the generator. Dobrze myślałam, że to jest generator prądu. Okej, okay, do it. Zobaczymy, czy to zadziała. Przyjechał znowu fachowiec, pomocnik, który jest niezbędny, słuchajcie. Can you help us connect the generator? Czy możesz pomóc nam podłączyć generator? No problem, sir. Dobra, czyli Austina tata bardzo się cieszy. Mam nadzieję, że obędzie się bez żadnych komplikacji. I uwaga, uwaga. Tak, zobaczcie na to! Zrobiło się jasno w całym domu. I wszyscy biją brawo, bardzo się cieszą. Świetnie, bardzo się cieszę, że jakby oświetlenie jest naprawione, no ale przez to zauważyli, słuchajcie, dużo więcej pracy tutaj dookoła. No, jest tego naprawdę sporo. No, tutaj będzie trochę jeszcze do zrobienia, ale zobaczymy, czy zrobimy to w tym odcinku, czy w kolejnym. Ja idę, słuchajcie, spróbować przejść ten level i od razu wykorzystuję, słuchajcie, wszystkie boostery, które mamy, bo on jest tak trudny, że po prostu nie wiem, czy uda mi się go przejść. Także dla miłośników gierek zaczynamy. Jest, słuchajcie, do zdobycia 58 tych traw, czyli trzeba zazielenić całą naszą planszę i 12 kukurydz, których ja do tej pory nie widzę. I z tego, co widzę, już od pierwszego momentu musimy tutaj od razu wykorzystać nasze boostery, czego nie lubię. Wolałabym je wykorzystać w momencie, kiedy byłaby zielona trawka, żeby nam się to, słuchajcie, od razu zazieleniło. No ale niestety nie było innego ruchu, więc można powiedzieć, że nie było innego wyjścia. W ogóle widzicie to?
Jest, słuchajcie, tylko 9 ruchów. Jeszcze 8. I ja mam przejść cały level. Dobra, teraz troszkę nam ułatwimy może. Bo ta kula nam pomoże zazielenić. O Jezu, zobaczcie, prawie całe, słuchajcie, zazielenione. A, te kukurydzy są tutaj. O jacie, jeszcze 5, a one się muszą dopiero co wyprodukować, ale to jest trudne, słuchajcie. To nie, 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 to jest chyba nie do przejścia. A widzicie, one się zamykają. Dobra, kolejna zdobyta, ale raczej nie ma szans. W ogóle, gdzie są te dwa pola, które są niezazielenione? Jestem ciekawa. Dobra, zrobimy to w ten sposób. A, dobra, czyli one są zasłaniane w momencie, kiedy nic się wokół nich nie dzieje. A odkrywa... Jejku! Patrzcie na to, patrzcie na to! Nie wierzę! Słuchajcie, to jest niemożliwe. Jak grałam poza nagraniami, to ja naprawdę kilka razy nie mogłam przejść tego levelu. To jest po prostu niesamowite, a razem z wami go przeszłam. Więc przynieśliście mi naprawdę masę szczęścia. Super, bardzo się cieszę, że udało mi się przejść level hard. Także może kolejny będzie jakiś prosty. O, zobaczcie, kolejny mamy odcinek niespodzianka, minigame, czyli mamy jakąś mini grę. To, co na początku, słuchajcie, instalując tą grę, myślałam, że ona się cała w ogóle opiera na takich minigrach. Jak się później okazało, stało się zupełnie co innego, ale i tak mimo wszystko jest super. I teraz, co mamy zrobić, żeby uratować tego kota? Ja myślę, że dać mu rybkę i wtedy zeskoczy. O nie, pomyliłam się. No dobra. Jeszcze raz, dobra, czyli kuleczkę. Czyli kotek bardziej chciał się bawić niż był głodny. No myślę, że jeśli chodziłoby o mojego gacka, to zdecydowanie bardziej zachęciłoby go do zejścia jedzenia, aniżeli jakaś zabawka. Kotek jest mega brudny, więc myślę, że trzeba go wykąpać. Czy to będzie dobrze? Tak, super, zaliczone. Teraz trzeba go osuszyć, myślę, że ręcznikiem, nie? Tak, super. No i level complete. Widzicie, jak to łatwo przejść. Mamy 50 końców zarobione. No dobra, to co? Zmodernizujemy sobie coś jeszcze w tym odcinku. Chyba, że chcecie, żebym zagrała level. Szkoda, że nie możemy teraz prowadzić takiego czatu na żywo, jakby w momencie, kiedy ja tutaj nagrywam. Bo wtedy byście mogli mi podpowiadać, słuchajcie, co ja mam tutaj robić. Dobra, przejdziemy jeszcze jeden odcinek, a w kolejnym będziemy modernizować, dobra? Bo wtedy w tych dwóch poprzednich nie grałam w ogóle, tylko modernizowaliśmy. Także myślę, że dzisiaj spróbujemy przejść kolejny, a w następnym coś sobie tam jeszcze w domku podziałamy. Także spróbujemy. Ten level niby jest prosty, ale już widzę, że nie jest, bo mamy, słuchajcie, 125 traw do zazielenienia. A tylko 16 ruchów jeszcze. No to jest w ogóle szok, nie? Słuchajcie, te levele są tak trudne, niektóre, że po prostu szkoda słów, nie? I są oznaczone jako proste, a tak naprawdę proste nie są. Naprawdę trzeba mieć sporo szczęścia, żeby to się udało. Zobaczcie, no coś tam się dzieje, no mamy... Ile mamy? 17... Nie, 10 ruchów, a 17... co ja? Gdzie ja widzę to 17? A, 9 ruchów i 69 jeszcze do zazielenienia. Ale tu są te takie paski, w które trzeba trafić. No dobra. Już wiem, o co chodzi. A, widzicie? Jest jakieś tam ułatwienie troszkę, no. Trochę tych boosterów nam się tutaj zrobiło. A, zobaczcie, może nawet nie będzie tak źle. Zostało nam 5 trawek i 5 ruchów. No, łatwo nie będzie, słuchajcie, chyba. Może tak, spróbujemy. Coś nam się tutaj jeszcze przesunie. Dobra, no i została nam jedna tylko. No i super, przeszliśmy kolejny level. Woohoo! Słuchajcie, przynosicie mi mega szczęście. No dobra, level complete. Bardzo dziękujemy, Austin. No i co? Tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że w następnym czeka nas sporo modernizacji. Zobaczcie, kolejne zadania na nas czekają. Zostało nam 230 gwiazdek, a mamy tutaj naprawdę masę rzeczy do zrobienia. Także koniecznie bądźcie razem ze mną. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie subskrypcję. Wtedy będą Wam się pojawiały codziennie powiadomienia o nowych odcinkach.
czekam na Waszą aktywność, zostawiajcie kciuki w górę, piszcie komentarze, czy nasze przygody z Austinem Wam się podobają. Pamiętajcie, że rozszerzam serię Gardenscapes i Homescapes, także maratonów będzie dużo, jeśli tylko oczywiście chcecie. A z tego co widziałam, bardzo, ale to bardzo Wam się podobają, także chwileczkę odsapniemy od zabawek, słuchajcie, poczekamy na jakieś super nowości. Oczywiście wielu z Was prosiło też o challenge, też będą, myślimy z Monią nad świetnymi pomysłami dla Was, także nie martwcie się, każdy znajdzie coś dla siebie. Wysyłam Wam masę buziaków, kochani. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa!